Cześć, tu znowu Derekin3. Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Polanie 2. Oj, nareszcie mogę grać na legalu. Więc teraz odcinki nie będą jakoś sporadycznie, tylko powinny być, o ile nic mi nie wyskoczy, regularnie. Tak. I żeśmy skończyli w najgorszym miejscu, jaki mógł być. Gdzie są te dwa niedźwiedzie w ogóle? Tutaj. Ja nie mogę, te dwa niedźwiedzie mini nawet się chyba nie przydadzą. Kurde, jak mam to przejść? Zaraz, zrobimy to tak. Stawmy czoło zdrajcom. Ich tu jest pełno. Ten rycerz mi tutaj... Może najpierw... Tych dwóch zabijemy, potem tych dwóch... Dobra. Lekko jest to zrobić, ją. Honor i chwała. Tego. Bijcie go. Chcą mnie położyć, psie krwie. O, to się nie ruszy. Niedźwiedzie idą do boju. Prędzej padnę, niż wezwę posiłki. Bez wahania. O. Idzie. Jakoś to idzie. O! Tak! O tak! No. Była rycerka pod okienko. Rycerz. No to już tylko kwestia czasu. No i spoko. Gdzie jesteś? Oswoić krówkę? Ho, siema olbrzymie. Moja dziękow... Tak, twoja dziękować. Gadali, gadali i pogadali. Idziemy. Gdzie ten pastuch? Nie ma pastucha. Gdzieś mi się zapodział. Coś musiało go użreć. Do dzieła. Co już, trudno. Nie chce mi się go szukać. Dobra. Skoro uwolniliśmy już tego głupiego olbrzymia, możemy wreszcie popchnąć akcję dalej. Bez wahania. Gdzie ty jesteś, ty pastuchu jeden, ty? A ty nas prowadzisz? Where? Aha, ty gdzieś nasz... O, niedźwiadek. Niech będzie. Raz by się mi nawet... O kurde, już dwa. Dobra, dam radę. By powolną śmierć mieli. Tam. A ty poczekaj, co mam, byś nam pomógł. Ja pierdzielę. Ja nie mogę. Trupie. Dobra, powrót. Powrót, powrót. Do grzybków. O tak. Pewnie tego zaciupały gdzieś tam. O, go. O, trzy. No. Dobrze, że zrobiłem nawrót. A te co? Nie mów, że jeszcze mnie zabiłem, zanim tam wlecę. W twe słowa się wsłuchuję. No, leć. Dobra. Udało się. Dobiec. Nie, niedźwiadki to tam. Honor. To poprzednie. Łby ukręcę! Dobra. Gincie, głupie psy. O. Kurde, te wilki mi tyle tylko życie zebrały. Dobra. Rozumiem. Skoro się uporaliśmy, czyli tam gdzieś, dobra. Odnajdź klejnot mocy. Pewnie znowu go tam nie będzie. Doprawdy? Gin niedźwiedziu. Prawdziwy
bo tego... Nie woła na ratunek. Kurde, cztery niedźwiedzie. Dobra. Już ginie prawie. Kurde, strasznie słaby ten mieszka. Gdyby nie ta zbroja, by pewnie już dawno zginął. Rozumiem. Oj, mieszko, mieszko. Przybyła rycerka pod okienko. Bez wahania. No. Wszyscy są w kadrze. Lecimy tam. Giń. Okej. O kurde. Dwa niedźwiedzie. Na jednego. No tak. Czekaj! O, tu zapis mi się zrobił. Fajne miejsce, ale dobra. O, bić te dupczaki. Twe słowa się wsłuchuję. O kurde. Tak jest! Szczędzić im razów! O, już. Honor zabrani tu wzywać pomocy. Głupie niedźwiedzie. Ja pierdzielę. Chcą mnie położyć, psie krwie. Na pochybel, kurde. Nikczemnikom. Jeden przynajmniej mądry niedźwiedź. Dziwnie to wygląda, ale dobra. Niedługo ustanę. O, dawaj. Tego już zabijemy. Tak, nareszcie. Tego. Ja nie cierpię dzieci. Kolejny. No, co tak wzywasz? I kolejny. Oczywiście. Oj, sorry. Dobra. Możemy wreszcie iść do tego dupczaka. A ty jesteś tu. To iść już tam. Tak, nie ma to jak spowalniania marszu. Się blokują o siebie te postacie w tą stronę, co nie? No bez wahania przynajmniej. O ja pierdolę. Tutaj przynajmniej chciałem powiedzieć, nie będzie niedźwiedzi. No dobra, prędzej padnę niż wezwę posiłki. O ta, chodź. I teraz podróż. Na zawsze. No, powinien zginąć zanim tego zabiję. No, szybciej, bić go, bić go, bić go! Gadali, gadali, pogadali. Nie ma tu grzybka żadnego, naprawdę nie ma nic. Się zbugował. Oczywiście. Niech no gnaty odpoczną. Dobra, o, idzie ten. I co by tutaj... Właściwie, co... Ten, gdzie nie nas powiem, doprowadzi ten już kolo? Lepiej. Na pewno nie tamtędy? Szkoda, że niedźwiedzie ani żadne zwierzęta nie mogą spać,
Bo mi kurde by się trochę podleczył przynajmniej. Oj. Ty możesz wstać. Doprawdy? Tak myślałem. Obowiązki czekają. No. I kolejny niedźwiedź. Ja pierdzielę. Rycerz walczy do samego końca. Rozumiem. O kurde. Chyba jednak pójdziemy inną drogą. Uciekajcie. Głupi niedźwiedzie, uciekaj. Nasza postać i znowu sami. Pięknie. Prosto, pięknie. W bój, kompanii! No, ale jednak co mnie tu doprowadziłeś? A, nagroda chyba jakaś za to, że go uwolniłem. O tak! Fajnie. Gówno mi to da, ale... Ależ, tak myślałem. No już, dobra. Jam jest. To idziemy tam. Oczywiście. Tak, to było bardzo mądre. Szybciej. Jak mam ich przejść, no? Miecz na łbach wyszczerbie! Ta gra zaczyna mnie coraz bardziej wkurzać. Chociaż nie sądziłem, że będzie mnie wkurzać aż tak. Oj. Dobrze, że przynajmniej tutaj wrogowie się nie respawnują co 5 sekund. Byłem po prostu zdech. W bój, kompanii! Trzeba tutaj spokojnie tych pozwalić. Idzie lepiej niż wcześniej. Kurde, nie doprowadzaj mnie do... Patrzeć mi tu! Wróg się zbliża! Okej. Kurde, kupek. Łby ukręcę! Do dzieła! Lecimy tam. Sieknę psu brata z prawa i z lewa! Jednego mniej? Jednego mniej? Rozumiem. Ten głupi janosik. Będzie zielony. Tak! Idą! Pierdzielony janosik. Z sił opadam. Widać czas mój nadchodzi. Ale... O, jakoś to poszło. O tak. O tak! I co? Już po nich wszystkim? Po wszystkim? Jest. W twe słowa się wsłuchuję. To jest 22. Kniczyk ma 20. Obowiązki czekają. Weź to. Weź. No, nie weź. Cóż rzec mogę? Kładę. Też masz mi rycerski. Dobra. Jestem na trygłach. Markowi się bardziej przyda. To jest? Jest żelazny. Dobra, szybciej się lecz. Mirko też musi iść się uleczyć. O kurde, że mnie włączył czasu mierza. Ale się skapłem. To poczekajcie. O, idealnie, żebym właściwie wyczuł moment. Tak więc, do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Polanie 2. Cześć.